No i jak tam się czujecie, mysie pysie? Z peryferyjnego kraiku Bandziorków, który zalega na drodze ku nowej, lepszej przyszłości. Nie wstyd wam? Tak, do was mówię. Do was, którzy bierzecie po 500 i psujecie jaśnie państwu zagraniczne wakacje samym swoim tylko ordynarnym byciem. Nie wstyd wam? A pani Holland mówi po gazetach, że powinniście się wstydzić. Aby uzmysłowić światu skalę polskiego problemu i potrzeby jego pilnego rozwiązania, zrobiła nawet film, w którym szkaluje ciebie i mnie. Ale przede wszystkim polski mundur. No właśnie. Kto i za co powinien się wstydzić, pani Holland? Witajcie, tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj! Widzę, że idzie już z górki. W nieco ponad 3 tygodnie udało nam się przywrócić kanał Marek Miśko Czuwaj do stanu używalności. Pierwsze programy mają już po 10 i 12 tysięcy wyświetleń. W górę poszły też subskrypcje. Jestem niezmiernie wdzięczny moim patronom i tym, którzy decydują się, aby postawić mi kawę. Możecie dalej subskrybować, ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, no i oczywiście klikać dzwoneczek. To jest bardzo ważne, aby YouTube przypominał wam, że właśnie wjechał nowy program. No i teraz tak. Dlaczego to jest ważne? Bo bez waszego wsparcia nie jestem w stanie siać tego ziarna, jak rozumiem, rozsądku na lewo i prawo. Jeżeli macie takie życzenie, to linki do wsparcia znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Aha, bym zapomniał. Wprowadziłem pewną nowinkę. Zegar, który będzie gdzieś mniej więcej tu, odmierzał czas do końca audycji. To co, zaczynamy? Ktoś odezwał się niedawno w sieci. Miśko, znowu dzielisz Polaków. Szczujesz, wyznaczasz nową linię podziału. To nie ja. Ta linia wcale nie jest zresztą taka nowa, ona została przeprowadzona pomiędzy mieszkańcami tej ziemi już dawno temu. No i zadaniem takich jak ja i zresztą takich jak wy, drodzy widzowie, jest pilnowanie, aby nigdy nie została zatarta. Czasami tą granicą bywa rzeka, jak we wrześniu 1944 roku w Warszawie, ale częściej tę granicę wyznacza las. Ale spokojnie. Był las, nie było was. I nie będzie was. Będzie las. A wy, moi drodzy, nie łudźcie się. Pomiędzy nami a nimi nigdy zgody nie będzie. Nie po to Stalin zainstalował tutaj rodziców i dziadków, aby ich dzieci i wnukowie mieli się teraz z nami, za przeproszeniem, bratać. Cel był, jest niezmienny. Wiecie, na czym polega? Na tym, aby zohydzić Polskę na każdym poziomie jej funkcjonowania. Ale gdyby ktoś nadal się upierał o tworzeniu przeze mnie sztucznych podziałów, wykorzystując jako wytrych wolność słowa, to powiem inaczej. Niczego nie wyznaczam, ale pilnuję tej linii podziału i pielęgnuję ją nawet w moich dzieciach, bo jest to kwestia godności, prawdy, honoru, zdrowego rozsądku i szczerej, naprawdę szczerej, autentycznej pogardy. Pogardy oczywiście nie dla ludzi, no bo tego jako chrześcijaninowi robić mi nie wolno, ale dla tych antypolskich postaw. Nie widzę też żadnego powodu dla usprawiedliwiania, zakłamywania wizerunku mojej ojczyzny i rodaków służących w Straży Granicznej, nawet gdyby tym powodem miało być złagodzenie objawów, urazów psychicznych ludzi chorych z nienawiści do Polski. Strażnicy graniczni w Polsce wykonują każdego dnia ogrom bardzo niebezpiecznej pracy. Pensje obrońców naszych granic to 4 do 5 tysięcy złotych. No, może nie jest ona aż tak wykwintna i rozmaita jak żywot Maji Ostaszewskiej czy Szturowego Syna, ale... Czy ja właśnie powiedziałem Szturowego Syna? Zobaczcie, czasem człowiek sam z siebie stworzy ciekawy neologizm. Ty Szturowy Synu. No przecież brzmi pięknie. Jak taki skomponowany epitet i to zdaje się imię słowowy. Szturowy Syn. Ktoś o podłym poczuciu humoru wstydzący się mówić w języku polskim podczas zagranicznych wojaży. Pani Moniczko, pani zapisze, będziemy to wykorzystywali w konwersacjach. Ale wracając do pograniczników. Przecież to są często cisi bohaterowie naszej współczesności. Znam ich wielu, z niektórymi byłem na wielu szkoleniach. Ci ludzie pełnią służbę bez ustanku. Czy to deszcz, czy śnieg, czy palące słońce. I za tę ciężką pracę otrzymują od mainstreamu co? Pogardę, wyzwiska, obrazę ich godności, plucie pod nogi i obrzydliwe zarzuty o Bóg wie co. Ta, która pierwsza macha sztandarami różnych antyfobii, choruje chyba na największą z nich – polonofobię.
lub jak mawiano w XIX wieku, polakożerstwo. Pamiętacie? Za Bismarka. Ale jest też znacznie ważniejsze pytanie. Jakie wsparcie nasi mundurowi otrzymują od nas? Jak my, normalni Polacy, którzy do oceny rzeczywistości używamy własnego rozumu, a nie obłędu wyssanego z mlekiem matki czy zagranicznych instrukcji, jak my zareagowaliśmy na ten jad wstrzykiwany do naszego krwioobiegu? To pytanie musimy sobie również zadać, bo to jest pytanie o naszą samoorganizację. Tymczasem festiwal obrzydzenia Polski i polskości ruszył z kopyta. Rok wyborczy temu sprzyja, bo chyba nie myślicie, że ten paszkwil pod tytułem Zielona Granica całkiem przypadkiem powstał na miesiąc przed wyborami i na miesiąc przed nimi będzie miał właśnie premierę w Polsce. Oczywiście była już okazja do przedstawienia tego antypolskiego obrazu na pierwszym festiwalu. Festiwalu w Wenecji, gdzie międzynarodowa publiczność z całego świata miała okazję się dowiedzieć, jakiż to zaściankowy kraj znajduje swoje miejsce na peryferiach cywilizacji oświeconego Zachodu. Tego Zachodu? Chór marksistów już pieje z zachwytu. Zobaczcie sami recenzję. Interia. Dzieło ważne. Jeden z najmocniejszych filmów Agnieszki Holland. Film, który przetrwa. Rzeczpospolita. Film Agnieszki Holland jest wielkim krzykiem, nie polityka, człowieka. Czy przypadkiem kilka tygodni temu niejaki węgierski Żyd George Soros nie wykupił większościowego pakietu udziałów w Rzeczpospolitej? Poprawcie mnie. Zobaczcie, jak zmieniła się pięknie optyka. Tymczasem brytyjski The Guardian. Istotne kinowe świadectwo tego, co dzieje się aktualnie w Europie. TVN24. Najlepszy film Holland od czasów Europa, Europa. No i hollywoodzki Deadline. Humanitarne arcydzieło. Portal dalej pisze. Humanitarne dzieło Agnieszki Holland przedstawia wstrząsającą wizję kryzysu uchodźczego w Europie. A czy ta wizja nie wygląda raczej tak? Agnieszka Holland, wkrótce kończąca 75 lat, przywraca ojczyźnie część kulturalnej godności w niszczycielskim expose, które ze złością i w błyskotliwy sposób kwestionuje podejście Polaków do człowieczeństwa oraz integralność polityczną. Kończy swoją recenzję Deadline. A co miała w tej sprawie do powiedzenia autorka? Oto fragment wypowiedzi z Newsweeka. Duże wrażenie wywarł na mnie opis aktywisty opowiadający o przeszukaniu samochodu, gdy strażnik zapytał, czy siedząca obok kierowcy ta czarna mówi po polsku. I ona zaczęła recytować Ojcze Nasz. Dla mnie to było wstrząsające. Od razu zrozumiałam, że muszę mieć tę scenę w filmie, ale moje młode współpracowniczki w ogóle nie skojarzyły tego z wojną. Gdy ukrywający się Żydzi, żeby przeżyć, musieli nauczyć się katolickich modlitw, puentuje Holland. Wie pani dlaczego? Dlaczego one nie skojarzyły? Bo być może są jeszcze normalne. No bo nikt normalny nie skojarzyłby tego, jeżeli w ogóle to zdarzenie miało miejsce, z wojną. Takie wizje mogły się tylko zrodzić w jednej głowie. Boże, błagam cię, abym nigdy nie zestarzał się w ten sposób, jak ta biedna, chora z nienawiści kobieta. A może z drugiej strony wcale nie o nienawiść tutaj chodzi, ale o realizację planu. Tymczasem Zielona Granica Agnieszki Holland zostaje zmiażdżona przez użytkowników Filmwebu, najpopularniejszego serwisu filmowego w Polsce. Łączna liczba punktów? 2. 2/10. Żyjemy więc w takich czasach, w których kolejka ludzi pretendujących do miana sumienia narodu jest najdłuższa w dziejach ludzkości. Tak sądzę. Najczęściej na najwyższe szczeble, zwróćcie zresztą na to uwagę, tej drabiny próżności wchodzą aktorzy, celebryci. Tak jakby lekcje baletu ze szkoły teatralnej i najlepsze nawet odegranie monodramy na egzaminie u Hołoubka predestynowały ich do tego, żeby pouczać innych, jak mają żyć i co powinno się dziać. Od samego grania Nerona aktor nie staje się cesarzem, a grając papieża nie zmieniasz się od razu w teologa. Chociaż zresztą przy obecnym pontyfikacie to może nie jest najlepsze porównanie, jednak rozumiecie, co mam na myśli. Aktor, reżyser, tiktoker, para prowadzących telewizję śniadaniową, jakiś miśko z internetu, to kto to ma być sumieniem narodu? Oni? My? Też mi coś.
pięknie określił tę całą sytuację na początku lat 90. nieżyjący już dziś świećpanie nad jego duszą Jan Nowicki. Wystąpił on w programie 100 pytań do i zapytany o tę kwestię odpowiedział. Jakie sumienie narodu, aktor, to jest... Takie same pytanie mi zadała jedna pani. Się pojawiła kiedyś na planie, ta pani pojawiła się na planie u Roberta Glińskiego i powiedziała mi, witam pana, jestem z wiadomości, tak jakby miała mnie, a nie z dziennika, tak jakby ta wiadomość miała mnie powalić na kolana. I pytała mnie różne rzeczy, ja odpowiadałem, no takie tam bzdury, że nie będę robił min, prawda, że teraz już dosyć min robiłem, teraz już nie. No i na końcu właśnie zadała mi pytanie, jak ja widzę rolę aktora w zmianach, w tym, co się dzieje w kraju i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy jej odpowiedziałem, że co zostało oczywiście wyrzucone przez cenzurę, bo okazuje się, że państwo macie cenzurę. Nie, macie, owszem. Czasami ona ma sutannę, czasami nosi Matkę Boską w klapie, ale macie i będziecie mieć coraz większą. A ja powiedziałem coś całkiem niewinnego. Ciekawe zresztą, czy pani to puści, co powiedziałem. Otóż powiedziałem, że aktor to jest jak wieczne pióro. I czy ona sobie wyobraża, że istnienie wiecznego pióra, który może pisać tylko źle o Mazowieckim, a nie dobrze? Przecież aktor, jeżeli tylko ma swoje poglądy obywatelskie, to niech sobie je ma i niech w domu wypowiada żonie, dzieciom, ale niech do diabła nie uważa, że właśnie jest sumieniem narodu, dlatego że bardzo często aktor powinien, i to jest najpiękniejsze, w społeczeństwie zdrowym jest taka, że o 7 powinien grać za Wałęsą, a o 23 przeciwko niemu i powinien dostać na przykład pomidorem w łeb, ale spowoduje jakiś ferment, jakieś myślenia, przecież on nie jest od tego, żeby wygłaszał na Boga prawdę, a zwłaszcza od siebie, dlatego że aktorzy wcale nie są mądrymi ludźmi. Zobaczcie. Przecież aktor, jeżeli ma tylko swoje poglądy obywatelskie, niech je sobie ma. Niech w domu wypowiada, żonie, dzieciom, ale niech do diabła nie uważa, że jest sumieniem narodu. Pan Nowicki, świeć panie nad jego duszą, znany jest jeszcze z takiego monologu. Dzisiaj być aktorem to wstyd. Zobacz, jakie są gwiazdy. Znaczy, dzieci, debile, kobiety, jacyś prezenterzy. I spójrz telewizor, to zobaczysz. Prawda? Debile występują! Cały czas, kurwa, reklamy! Nie ma co oglądać! Nie ma! A co do filmu Pani Holland. Jej polska premiera ma się odbyć 22 września. Kto pójdzie do kin tego dnia? Kiedyś było modne takie hasło. Tylko świnie siedzą w kinie. Czy tak będzie 22 września? A na odchodne. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły. Spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej wrzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko, swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony. Wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie. Zda się nie dostrzegać wrony, pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. Wszak tyle chmur już przeszło nad jej czołem, tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak i ty pójdziesz. Nie twoje to miejsce. Nie czujesz się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. To ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu. A ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Wykraczesz swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśń i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mej wspinaczki nie zmienisz. Był las, nie było was i nie będzie was, będzie las. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński. Zapiski z niewoli.
Dedykuję ten fragment tym, którzy sądzą, że samo siedzenie na drzewie sprawia, że są jednymi z nas. Nie jesteście. A jeżeli jesteście zainteresowani wsparciem projektu Marek Miśko Czuwaj, zachęcam Was, abyście zajrzeli do pierwszego komentarza oraz do opisu tego filmu. Każda Wasza wpłata, czy to ta, która jest regularna w wyniku wpłacenia na zbiórce, czy też postawienie mi kawy, mobilizuje mnie do działania, pozwoli wyposażyć się w potrzebny sprzęt, no i sprofesjonalizowania jeszcze większego tego wszystkiego, co tutaj razem z zespołem robimy. To dla mnie bardzo ważne, aby treści konserwatywne, no i katolickie, były w końcu niepaździerzowe. Chciałbym, żebyście nie musieli się wstydzić, posyłając ten film dalej do znajomych. Marek Miśko, czuwaj. Michałek. Tamci plują na polskie wojsko i funkcjonariuszy. I to w czasie nieprzypadkowym, gdy dookoła rozpierducha i jedność jest dla nas teraz na wagę złota. A co my daliśmy, żeby nasi poczuli się, że naród jest z nimi? Mam propozycję. Podpiszcie list z podziękowaniem dla Straży Granicznej i funkcjonariuszy. List znajdziecie w opisie filmu. Czuwaj! Widzimy się jutro o 19:10 w programie Czuwaj Katoliku w niedzielę. Marek Miśko, kłaniam się Państwu. Czuwaj!